Mateusz, gratuluję wygranej z Alanem, no i wytrwałości w wywiadach, bo chyba udzieliłeś ich najwięcej. Skąd w ogóle takie twoje dobre podejście do mediów? Słuchaj, no jakby nikomu nie odmawiam, no przecież to też jest wasza praca, też po to przyjechaliście, żeby robić wywiady, więc jakby szanuję waszą pracę. No. Dobra, jak na gorąco byś skomentował swoją walkę? Ciekawa, myślałem, że liczyłem na to, że wygram ją przed czasem, wygrałem na punkty, zdominowałem mistrza Europy w K1 w stójce. Był knockdown, przy którym jak gdyby były łokcie dozwolone, no niestety wczoraj jakby zrobiłem wszystko, żeby tego doszło, niestety federacja, Alan chciał, ja chciałem, wszyscy chcieli, niestety federacja nie chciała, trzeba to uszanować, to była ich decyzja. Może być, ci nie słychać. To była ich decyzja i trzeba ją uszanować. Więc każdy jakby zawodowy fighter, czy też półzawodowy wie, że w takiej pozycji, która była wtedy, jak Alan upadł po moim lewym ciosie na czoło, bo to nie było to też mocne uderzenie, jakby dostał na brodę tym lewym, no to po prostu by poszedł spadać. No to jest normalne, bo jakby znam swoje uderzenie i ta lewa ręka zna mi wartość, nie? Może powiem tak, więc nie byłoby co z niego zbierać. No ale nie było tych łokci i finalnie jakby zdominowałem go w parterze, zdominowałem go w stójce. Tyle, robota wykonana. Co słyszałeś podczas przerwy od narożnika? No, wiesz co, nawet nie pamiętam. A, bo to w ogóle jest takie zaćmienie, tak? Nie pamiętam. Nie pamięta. Dobra, to jaki miałeś game plan i w ilu procentach został on zrealizowany? 70. A jak oceniasz jego umiejętności, Alana? To jest zawodowy snu. Leje mu się pod z dupy gdzieś pewnie od 15 lat na tej macie, więc... Wiesz, miał walki na fajnie zawodowe, wiesz... w topowej europejskiej organizacji w MMA i w K1, no więc jest zawodowcem, no nie? No i ja przyszedł aktor, amator i go napierdolił. Kraków to miasto trochę Alana. Co sądzisz o krzyczeniu publiczności? Kompletnie mnie to ani ziębiło, ani paliło. Jakby miałem tunel i tyle. To ostatnie pytanie, bo obiecałem ci, że będą 3 minuty. Co sądzisz o potyczce słownej pomiędzy twoim tatem a Nitrem? No to jest sprawa. No, ten kundel, co tam siedzi na tym fotelu, tylko potrafi obrażać, musi w końcu zostać wyjaśniony siłą perswazji, bo no, przecież taka walka no, to jakby nie miałaby żadnego sensu, chyba że wziąłby sobie kolegę tego take fana, to wtedy ojciec mógłby ich dwóch napierdolić jakby razem. Nie? To miałoby sens, ale tak. Tak, to wiadomo, że tak jak ja miał wyskoczyć do 10-latka. Nie? A dobra, on ma dużą rzeszę fanów, czy to w jakiś sposób ich konflikt odbił się na tobie? Że ludzie pisali do ciebie i ciebie obrażali ze względu na to? Nie, nawet tam powiem ci naprawdę, przez ostatni okres czasu byłem tak odcięty, tak zmobilizowany, tak zdeterminowany, robiłem sobie afirmacje i ja już tę walkę wygrałem, to się czuję, wiesz, to nie jest pycha, to nie jest bój czuszeń, to się po prostu czuje. Ja widziałem, że tę walkę wygrałem. To nie jest kwestia, żeby po to sięgnąć, bo ty już po to sięgnąłeś. Nie, to właśnie to, jakby ty już to zrobiłeś, to jest kwestia, żeby po to sięgnąć. Ja po to sięgnąłem dzisiaj. Jak zareagowałeś, że twoja mama wchodzi do oktagonu wkrótce? No, zobaczymy, co się będzie działo. Jest lwicą twardą, ma naprawdę jest mocna. Charakter ma większy niż ja i ojciec razem wzięci, więc myślę, że i w klatce to się też przełoży. A chyba fajnie wczoraj zasięgi jej podskoczyły. Tak. Po tych fotach. Tak, zrobił ten idiota i darmową reklamę. No. Myślę, że mi ukuje, a zrobił z siebie barana. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.